Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Krawczyk i jestem autorką powieści obyczajowych i kryminałów. Na zaproszenie biblioteki w Gołdapi chciałam Państwu przeczytać fragment książki Najmilszy prezent. To jest pierwszy tom mojej ostatniej serii zatytułowanej Ulica Wierzbowa. Pozostałe tomy to Zawsze w porę i Marzenia, które się spełniają. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Najmilszego prezentu. Na swojej ulicy Flora Majewska miała dokładnie 21 sąsiadów. Mieszkali w 9 domach usytuowanych w taki sposób, że 5 budynków stało po lewej, a pozostałe znajdowały się po prawej. Ten ostatni, zdecydowanie najstarszy, należał do pani Flory. Wierzbowa nie była dużą ulicą, a raczej całkiem niewielką. W dodatku zaczynała się na malutkim placu, podobnie jak 3 inne uliczki dzielnicy. Pośrodku tego placu, zwanego swojsko Ryneczkiem, znajdował się obsadzony kwiatami klomp, otoczony przez wiśniowe drzewa, które wiosną obsypywały się białym kwieciem. Kiedy płatki opadały, cała okolica zdawała się być przykryta śniegiem. Czasami ta wiosenna, puszysta fala, niesiona wiatrem, docierała aż do Wierzbowej, budząc zniecierpliwienie niektórych mieszkańców, którzy musieli wychodzić z miotłami, żeby uprzątnąć chodnik. Flora jednak uwielbiała wiśniowe drzewa, cudowne białe kwiaty i ich niezwykły, zwiastujący wiosnę zapach. Teraz oczywiście z końcem października na drzewach tych powiewały już tylko resztki złoto-brązowych i czerwonych liści, a po kwiatach zostało wyłącznie wspomnienie. Flora przyspieszyła kroku. Musiała odebrać paczkę z agencji pocztowej, mieszczącej się w jednej z kamienic przy ryneczku. Zamówienie było spore i czekało na nią od paru dni, ale ostatnio czuła się niezbyt dobrze, więc nie wychodziła z domu. No cóż, wiek robił swoje, a w tym roku dolegliwości szczególnie nie pozwalały o sobie zapomnieć. Postanowiła jednak się nie poddawać i doprowadzić do końca swoje przedsięwzięcie, tak jak każdej jesieni. Bo Majewska przygotowywała przesyłki dla swoich sąsiadów. Od kilku lat wymyślała dla nich życzenia świąteczne, zawsze z wyjątkowym przesłaniem. Starsza pani dokładała wielu starań, by stworzyć dla każdego jak najpiękniejszą i chwytającą za serce kartkę. Każdą pocztówkę pieczołowicie malowała i urozmaicała wycinankami. Na gustownie wykonanych arkusikach zamieszczała serdeczności, a pisała pięknie, atramentem w kolorze głębokiego fioletu nabieranym ze starego posrebrzanego kałamarza, ozdobionego podobizną klęczącej kobiety z pochyloną głową i dłońmi złożonymi na płatkach olbrzymich kwiatów. Pióro Flory starego typu ze srebrną obsadką i stalówką pozostawiało na papierze szlachetne, okrągłe litery. Lubiła ten moment, gdy z nadejściem jesieni wyciągała z biurka swój mały, piśmienniczy warsztat. Wypisywała ciepłe słowa, dekorowała papier, a potem pakowała do własnoręcznie wykonanych kopert i zanosiła na pocztę. Sąsiedzi reagowali różnie. Zazwyczaj otrzymywała w odpowiedzi kartkę, taką nowoczesną, zdarzało się, że kupioną na tej samej poczcie, z której ona wysyłała swoją. Czasem decydowali się podziękować osobiście, wyrażając przy okazji podziw nad kunsztem wykonania. Bardzo rzadko jej życzenia pozostawały bez echa, ale i tak czasem bywało. Nie zniechęcała się jednak. Wysyłała swoje pocztówki, bo sprawiało jej to przyjemność. Miała nadzieję, że podobną satysfakcję odczuwają obdarowani. Przez całe życie wyznawała zasadę, że dobro rodzi dobro, a zwielokrotniając je, działa się tak naprawdę we własnym interesie. Kiedy umiemy prowokować radości, świat także w niezauważalny sposób się zmienia. Na lepszy. W tym roku miało być jednak inaczej. Zamiast kartek Flora Majewska postanowiła wysłać do mieszkańców Wierzbowej listy. Miała to być jej forma pożegnania, bo postanowiła się wyprowadzić. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję bibliotece, do zobaczenia i czytajmy książki w tym roku. Do widzenia Państwu.